Na samym początku chciałbym was zapytać, kto z was pracuje z kodem, który ma ponad 5 lat? Ekstra. Ponad 10? Trochę mniej? 20? Są tacy? Są. Elegancko. A kto z was słyszał wcześniej w ogóle o Domain Driven Design? A kto z was stosuje Domain Driven Design? Wow, nieźle. A kto nie stosuje z tego powodu, że wasz kod jest właśnie tak stary, jak przed chwilą podnosiliście ręce. Nie wiecie, jak to wprowadzić. Okej. Okay. Ja wam dzisiaj powiem, co trzeba zrobić, żeby umiejętnie wprowadzić Domain Driven Design do waszego systemu. Jest tylko jedna rzecz, którą musicie zrobić tak naprawdę. Jest jedna, jedyna. Musicie zmienić sposób myślenia. I to mówię całkiem poważnie. Uczą nas na studiach, w pracy, pewnych schematów, które nie są do końca prawidłowe i nie do końca pomagają we wdrożeniu dobrych praktyk programistycznych. Są trzy główne problemy, które nam stają na drodze, jeśli chcemy wprowadzić Domain Driven Design do projektu. Pierwszym, jesteśmy my sami, deweloperzy. Drugim jest system legacy i trzecim jest krzywa uczenia, która jest w przypadku Domain Driven Design dosyć duża. Na samym początku jest problem z nami, jako deweloperami. Bo tak, wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie napisać nowy system, nie? Greenfield, całkowity, zarąbisty. W jakiejkolwiek technologii. Jedziemy, Spring Hibernate, nie? Znamy, proste, nie? Który ma być webowy, nie? A to spróbujemy sobie zabawić się jakimś playem, jakimś czymś fajnym, no nie? Ma być skalowalny, no to się zabawimy akką, no nie? Który ma pozwolić użytkownikom robić nudy, nie? A to jest najważniejsze. Tylko jakimś cudem się tego boimy, to jest domena. Nie potrafimy tego zrozumieć. Nie chcemy tego zrozumieć. To nie jest nasza zabawka. My wolimy się, za przeproszeniem, bawić w ciemności samemu frameworkami. To jest nasz problem. Druga rzecz, która nas dotyczy. Struktura pakietów. Kto ma strukturę pakietów, która mniej więcej tak może wyglądać? My? A tutaj mamy po miliardy klas w każdym z tych pakietów. Po prostu puf, otwieramy IntelliJ'a, Eclipse'a czy cokolwiek i rozwija nam się taka wielka lista. Nie umiemy w pakiety. Nie umiemy tego poszatkować pionowo. Jeszcze jest mój ulubiony. Setery i getery. Ja po prostu mam alergię na setery i getery. Jak widzę gdzieś setera i getera, to po prostu mnie kręca. Widzieliście takie klasy tego typu? No nie? Co? Mogę sobie zmienić currency, prawda? W każdym momencie seterem, nie? Zmienię sobie ze złotówek na funty. Super, nie? Zarabiam w funtach teraz. Mogę? Mogę. Kto mi zabroni? Nie widać tutaj żadnej enkapsulacji, w ogóle żadnego podejścia obiektowego, prawda? Ktoś uważa, że to jest obiektowe? Ktokolwiek? Czemu cały czas tak piszemy? Dzień w dzień. To jest problem z nami. Drugim aspektem jest system legacy, który jest odziedziczony, prawda, ma ileś tam lat. Głównym problemem jest to, że jest ciągle pisany przez deweloperów z problemami. Cały czas tworzymy legacy dzień w dzień. Codziennie. Za 5 lat, jak się pojawi taka sama konferencja, ci, co przyjdą po was, powiedzą, co ci goście tam oddzielili. Coś trzeba zmienić, prawda? Miejmy świadomość tego, że tak naprawdę nasze projekty są jakieś takie skamieliny, prawda? Tak jak Jarek często mówi, jesteśmy archeologami. Systemy są ciężkie do zmiany. Oczywiście możemy zabawić się tak, prawda? Możemy próbować zaadoptować w istniejącym systemie podejście DDD, czy jakieś inne. Możemy próbować refaktorować, możemy próbować przepisywać cały system. Ktoś przepisywał kiedyś cały system? Tak. Też mi się zdarzało. No ale tego nie robimy, prawda? Żadnego z tych podejść. No bo tak, no a zaadoptować tu jest ciężko, no DDD u nas się nie wprowadzi, bo mamy te setery, getery, nie wiemy jak to zrobić, nie umiemy, nie chce nam się, dziękuję, dobranoc, koledzy nie chcą. Refaktorować, no tak, nie mamy na to nigdy czasu, ale bez sensu i mamy tą samą funkcjonalność. A przepisywanie to już jest w ogóle Big Bang i wszyscy walą głową w mur i potem po 2 latach się okazuje, że projekt w ogóle nie jest na produkcji. Trzecią rzeczą jest uczenie się, prawda? Przychodzi taki gość jak ja, mówi wam, że jest Domain Driven Design, zarąbiste. Świetna rzecz.
pojawiają się tak wszystkie jakieś paterny, które, o których ludzie huczą na forach, w internetach, jarają się wszystkim. Fajnie. Możemy się tego nauczyć szybko, nie? Tylko potem jak to u nas zastosować? No, okej, no to weźmiemy, przeczytamy sobie książkę Iwansa, powiedzmy. Tylko, że jesteśmy... Pojawia się arogancja. Tak, nauczyłem się 5 paternów. Okej, świetnie. 5 paternów wykorzystam je wszędzie. Przeczytałem książkę, tak? Do połowy. Kto z was w ogóle przeczytał Iwansa? A kto do końca? Jakiś czas temu jeszcze, jak DDD było troszkę młodsze, to ludzie czytali do połowy, nauczyli się właśnie tych patternów, które przed chwilą pokazałem i zapominali, że na końcu jest tak naprawdę najważniejsza wiedza w tej książce. Kontekst. Bounded kontekst. Wiedzieć, gdzie, które rzeczy zaaplikować, które mają sens, w którym miejscu. No i z tym domain-driven design jest taki problem, że mamy ten legacy system, który już działa, funkcjonuje, prawda, zarabia pieniążki, jest fajnie. Chcemy wprowadzić coś nowego, ludzie się nie do końca chcą tego nauczyć, albo nie umieją, nie wiedzą jak. Dlatego potrzebujemy pewnych granic. Wyznaczyć pewne granice w software'ze, tak, w naszym projekcie, w którym mówimy, tu robimy coś dobrego. Tu robimy inaczej. Bounded context, ograniczenie. Więc mamy te 3 problemy, prawda? Trzeba jakoś z nimi sobie poradzić. Zanim powiem wam, jak sobie z tym radzić, to jeszcze jest jedna najistotniejsza rzecz. Nie cały system będzie dobrze zaprojektowany. Wyryjcie sobie to gdzieś nad biurkiem, nad łóżkiem. Pamiętajcie o tym cały czas. To jest najważniejsza rzecz, jaką macie zapamiętać z tej prezentacji. Nie cały system będzie dobrze zaprojektowany. Powiedzmy to sobie wprost. Jest fajna prezentacja Grega Younga, na której bierze krzesło i ma jakiś slajd, jeden. Slajd gdzieś ginie, a on po prostu siedzi na krześle i zaczyna mówić przez godzinę o tym, że cały software powinno się tworzyć tak, żeby jego pojedyncze części można było spokojnie wypieprzyć, za przeproszeniem, i przepisać od nowa, tanim kosztem. Po to nam są potrzebne granice. Po to nam jest potrzebne strategiczne podejście do projektowania. Co mam na myśli strategiczne? Większość systemów składa się z jakichś tam poddomen. Prawda? Mamy coś do sprzedaży, jakieś finanse, jakieś raportowanie. Gdzieś tam mamy jakiś taki business value. Gdzieś coś, co jest takie najistotniejsze dla naszego projektu. Gdzieś jest coś, na czym nasz klient zarabia. I co jest dla niego najważniejsze. I w tym miejscu to jest malutkie, takie bardzo niewielkie miejsce, w którym się DDD opłaca. Cała reszta to można walić krudy, ile wlezie. Tutaj dostarczamy największej wartości i na tym się musimy skupić. W tym miejscu wprowadzamy DDD, nie w innym. Uczenie się DDD też nie jest proste. Trzeba sobie wybrać odpowiedniego przeciwnika. Najpierw musimy sobie znaleźć małe miejsce, w którym DDD ma sens, dostarczy wartości, ograniczyć to miejsce i tylko tam się przez chwilkę zajmować jakimiś bardziej sophisticated praktykami. Nie startujmy nigdy bez granic. Jeśli powiemy, że tu mamy część systemu, którą chcemy teraz zmodyfikować, jeśli nie powiemy, że ta część systemu obejmuje tylko tą i tą funkcjonalność, jeśli tego nie zrobimy, to nam się nie uda. Zacznie nam wszystko wypływać na wszystkie strony, a legacy nas zje na śniadanie. I to jest istotna rzecz. Ludzie, przyszliście na konferencję, chcecie się czegoś uczyć, tak? Więc jesteście trochę zmotywowani. Ale w pracy tak nie zawsze jest, nie? Nie wszyscy są tak zmotywowani, nie wszyscy chcą się uczyć, niektórzy wolą walić setery i getery do końca życia. Okej, ja jestem z tym okej, ale no, żeby zrobić coś fajniejszego, trzeba dobrać sobie ludzi. Czasami trzeba się przejść po firmie, powyciągać ich, zbudować nowy team. Ja wam dzisiaj podam jedno narzędzie, dosłownie jedno, jakim będziemy się posługiwać, żeby wprowadzić DDD. Będziemy budować mur. I pokażę wam 4 sposoby, jak ten mur zbudować. Czyja architektura może tak wyglądać? Waszych systemów? 3 warstwy, nie? Za co płacicie waszym architektom? Ja to nazywam, że to nie ma żadnych warstw tak naprawdę, bo gdzie wprowadzicie model tak naprawdę? Ja widziałem model w UI-u, model gdzieś w serwisach, model w jakichś DAOS-ach, wszędzie. Te strzałki tutaj tak naprawdę niewiele oznaczają. To nie są zależności. Dużo lepszą metaforą jest heksagon. Nie wiem, czy ktoś słyszał o heksagonie albo ports and adapters? Świetnie. Nie będę musiał tłumaczyć. Model jest w środku i wszystko inne zależy od niego. Tu by jeszcze można było wpiąć testy na przykład, albo jakieś resta, czy coś.
Tą metaforą heksagonu będę się posługiwał, żeby pokazać wam, jak zbudować odpowiednią anti-corruption layer. Cztery strategie. Oczywiście one są dość, są niezależne, ale żeby wprowadzić każde z nich, no to wiadomo, trzeba albo więcej inwestycji wprowadzić, i to w ludzi, i w czas, i w naukę, ale są też oczywiście większe zyski. Po kolei przejdziemy sobie przez wszystkie. Pierwsza to jest bubble context, synchronizing anti-corruption layer jako asety, event stream. Oczywiście, żeby przedstawić coś, no potrzebujemy przykładu. Trochę się zastanawiałem, jaki przykład najlepiej wybrać, ale stwierdziłem, że wybiorę najbardziej tępy, durny i głupi przykład, jaki może mi przyjść do głowy, czyli projekty, tak? Kto robi projekty w firmie? Wszyscy rozumiemy, tak? Więc projekty możemy mieć z jakimś project numberem i niepustym name'em, tak? Możemy jako główną funkcjonalność naszego nowego systemu, takiego naprawdę zarąbistego, którym będziemy zarabiać pieniążki, jest zmiana nazwy projektu. Świetne, nie? Wow. Trzecią rzecz, możemy pobrać pełną nazwę projektu, która będzie wyglądała tak. Gdzieś tu sobie otworzymy nawias, potem będzie project number, a potem project name. Świetna funkcjonalność, na pewno korowa dla naszego systemu, najważniejsza, ale przynajmniej będzie łatwo do zrozumienia. Pierwszy patent. Spróbujemy stworzyć taki bąbelek. To jest najlepszy patent, żeby się nauczyć domain-driven design, gdy startujemy z tym. Zaimplementujemy repozytorium jako anti-corruption layer. Kiedy mamy niedoświadczony zespół, sami jesteśmy niedoświadczeni, nie robiliśmy więcej niż wcześniej, to jest ten moment, to jest to miejsce, gdzie należy zacząć. Nie potrzebujemy super dużej ilości danych. Mamy piaskownicę. Teraz jak to zrobimy? Zobaczmy, mamy jedną bazę danych, mamy nasz wielki legacy system i tutaj budujemy coś nowego, malutkiego, tak? Przypatrzmy się, jak legacy code może wyglądać. Mamy pakiety z encjami, oczywiście, a jak żeby inaczej, no i DAO. Oczywiście w DAO mamy interfejs, no i implementację tego w tym samym miejscu, bo tak. Kto ma inaczej w ogóle? Jest ktoś, kto ma inaczej? Las rąk w górze. Zobaczmy, jak może wyglądać encja projektu. Dość znana wszystkim, prawda? ID, gettery, settery, name. I jeszcze jakaś tam masa innych, pewnie 30 albo i więcej propertiesów tutaj, ale pomijmy je. Interfejs, find by ID, save or update. Prosto, łatwo, przyjemnie. No implementacja w Hibernacie, oczywiście jakiś base DAO rozszerzamy. Tu chyba nie ma wielkiego kosmosu. Zobaczmy teraz, co możemy zrobić po nowemu. Będziemy mieli jakiś model w środku, no i anti-corruption layer, który sobie od niego będzie zależał. Mamy nowy pakiecik, będziemy mieli project number, project name, project repository. Ubiquitous language po prostu z tamtego opisu świeci przykładem. Wszystkie słówka zostały prawie wykorzystane. Zobaczmy, jak może wyglądać implementacja. Project number, finalna zmienna long value z konstruktorem, metodka to string, jakiś hash code equals. Public final, prawda? Klasyczny value object. W innych językach niż Java, też na JVM-a jest to jedna linijka pisania, w Java się trzeba troszkę namęczyć bardziej, nie? Project name, podobna sytuacja, jedna zmienna, prywatny konstruktor i tutaj metodka fabrykująca, która sprawdza, czy name jest puste. Jeśli jest, no to wyrzuca wyjątek. Też value object. A co my tu mamy? Tu mamy naszą główną logikę biznesową, na której będziemy sobie zarabiać w naszym nowym projekcie. Będziemy mogli full name pobrać, podając jako domknięcie project number. I sklejamy. Side effect free function. Value object, który nie z funkcją, która nie zmienia jego stanu, tylko zwraca jakąś wartość. No i oczywiście musi być agregat jakiś, prawda, jak to w DDD. Mamy projekt, który ma być stworzony ze swoim numberem i z name'em. Ma funkcję rename. I ma funkcję full name, która zwraca już na name'ie pełną nazwę z domkniętym ID. Repozytorium jako interfejs. Uwaga, repozytorium jest częścią modelu, więc jest w pakiecie z modelem. To może być szokiem dla niektórych. Model zrozumiały? Przypatrzmy teraz, jak wygląda anti-corruption layer. Mamy jakiś pakiecik z ACL-em,
mamy repozytorium i mamy jakiegoś transformera. Repozytorium polega na tym, że importujemy sobie stare i nowe, implementujemy nasze project repository i ładując projekt, delegujemy do transformera encję, którą wyciągniemy z DAO. A transformer grzecznie bierze starą encję i przerabia w nową. A, public, package private. Po co ma ktoś więcej wiedzieć o tym? Wydaje się proste? Bo to jest proste. Odcinamy się na poziomie repozytorium od starego systemu. I teraz jakie są zyski z tego, prawda? Mamy miejsce, żeby się pouczyć tego DDD. Nie musimy całej organizacji zmuszać, żeby coś nowego wprowadzać. Jeśli nam się uda tutaj, to jest szansa, że organizacja nam pozwoli zrobić coś więcej. Bardziej odciąć się od starego systemu. Ale ma oczywiście swoje wady. Ten bąbelek jest łatwy do zabrudzenia. W sensie, jeśli nie będziemy mieli zmotywowanych ludzi do tworzenia DDD dalej, to za jakiś czas ten model zacznie nam rdzewieć zaszłościami ze starego modelu, ponieważ są bardzo blisko powiązane. I cały czas mamy pod spodem tą samą bazę danych. Najmniej inwestycji, najmniej zysków, ale jest to dobre miejsce do wystartowania. Przynajmniej przez jakiś czas. Bo jak, trzeba to zaplanować tak, żeby ten bąbelek sobie za jakiś czas pękł i legacy go pochłonęło, ale jest miejsce do nauczenia się gdzieś czegoś. Drugim podejściem jest synchronizacja. Będziemy mieli jakiś asynchroniczny, to jest istotne, proces kopiujący. Jeśli nie będzie asynchroniczny, to niczym się nie różnimy od tego, co robiliśmy w bąbelku. I kiedy to możemy zrobić? Kiedy mamy jakąś część swojej bazy danych, czy to przez namespace tabelek, czy przez nową schemę, czy przez w ogóle całkiem nową bazę danych, gdy nie potrzebujemy, żeby dane były od razu i w starym systemie, i w nowym dostępne. Jak to zrobić? No widzicie, mamy nową bazę danych tutaj, nasz model sobie persystuje się gdzieś tutaj, tu jest stary. W starym kodzie się niewiele zmieniło, dalej mamy project entity, to co było. W nowym modelu też się nic nie zmieniło, co jest istotne. Zauważcie, możemy pójść krok dalej z poprzedniego, już odcinać pępowinę dalej. Co się za to pojawia? Pojawia się infrastruktura. Ostatnio Mongo było na topie, chociaż teraz ma gorszy czas, ale stwierdziliśmy, że pójdziemy w Mongo. Więc mamy w infrastrukturze pakiet z Mongo, mamy repozytorium, które implementuje project repository, ma te metodki i udostępnia nową metodkę więcej, która nam znajdzie dokumenty zupdate'owane po jakiejś dacie. Jak wyglądać może anti-corruption layer? Transformer jaki był, taki jest. Natomiast pojawia się nowy byt, który implementuje interfejs Runable. Będzie chodził w batchu powiedzmy co noc i kopiował dane z jednej strony w drugą stronę. Ta data jest istotna, ponieważ jak widzicie z starego systemu znajdujemy projekty stworzone po ostatnim uruchomieniu procesu i do naszego project repository dodajemy projekty. I z naszego project repository znajdujemy zupdate'owane po tej samej dacie i ustawiamy name w starych encjach. Ustawiamy synchronizację na ostatni czas. Czyli chodzi sobie taki batch kopiujący co jakiś czas. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy oczywiście. Jesteśmy bardziej odcięci od starego systemu. Sami możemy sobie zaprojektować strukturę naszych danych. Być może w nowym miejscu całkowicie. I kupa starej funkcjonalności dalej działa. Oczywiście mamy duplikację danych, potrzebujemy jakiegoś procesu kopiującego, jakieś failovery. No i niestety nie mamy pojedynczego źródła prawdy. Projekty można tworzyć w starym systemie, update'ować w nowym. Trzeba sobie z tym jakoś też poradzić. Zostały dwie strategie jeszcze. Żeby je wprowadzić, trochę rozszerzymy nasz przykład, bo już staje się zbyt trywialny. Powiedzmy, że projekt oczywiście robi się dla klientów, prawda? Jak zawsze. I powiedzmy, że w naszym super featureze full name chcemy customer name'a dodać.
Oczywiście mamy całą część systemu, która zarządza klientami i nie chcemy jej przepisywać. Chcemy, żeby ona dalej nam służyła. Tak w ogóle, kto z Was kiedyś patrzył na legacy system jako coś, co jest wartościowe? Tam jest kupa funkcjonalności napisana, naprawdę. Podchodzimy do tego, że no, legacy system, wiadomo, babranie się w błotku i tak dalej, ale tam jest naprawdę kupa fajnej logiki i kupa wartości, którą warto wykorzystać. Tylko jak to zrobić? Możemy wykorzystać ACL-a jako implementację serwisu domenowego. W jaki sposób? Kiedy w ogóle? Mamy system, który dużo oferuje, tak jak w tym przypadku zarządzanie całymi klientami. A my chcemy już pójść dalej, odciąć się troszkę od niego, ale wykorzystać cały czas to, co było. Jak to zrobimy? Jak widzicie, tu się za wiele nie zmieniło. Dalej mamy swoją bazę danych. Trochę się w kodzie legacy pozmieniało. Pojawił się gdzieś customer, entity, prawda? I dwa interfejs IDAO. Też customer ma name'a i ma kolekcję projektów. A w projekcie mamy oczywiście klienta, dla którego to robimy. I gdzieś tym customerem zarządzamy. Tu jeszcze pewnie jest 50 innych propertiesów, jakieś rzeczy związane z nie wiem czym. Oczywiście mamy DAO, jak to w dobrym systemie zawsze. I co robimy w nowym systemie? Tutaj troszkę się pozmienia model. Pojawia się customer, customer name i customer name service. Przypatrzmy się im. Customer de facto w nowej części systemu nie potrzebujemy nic więcej niż ID. Wrapujemy sobie ID jako customer. Customer będzie value objectem. Co ma? No, wiele tutaj nie ma logiki. Pojawia się customer name, ponieważ jest to istotny koncept biznesowy w naszym modelu nowym. Również zwrapujemy stringa. Teraz zobaczcie po co. Customer name service, domenowy serwis, interfejs w modelu, który zwróci dla customera, zwróci nam customer name. Co pozmieniamy w project name? Full name w tym momencie będzie domykany dwoma argumentami, project number i customer name, po to, żeby skleić i w tą piękną logikę biznesową tutaj umożliwić. Projekt. Jak widzicie, będzie tworzony dla customera dodatkowo. Przypiszemy go sobie. I full name. Będziemy domykali operację full name customer service. Ile znaczy sposobów na wstrzykiwanie zależności? Kto zna dwie? Dwa sposoby. Trzy? Cztery. Bardzo często zapominamy o tym, że zależności nie trzeba zawsze wstrzykiwać springiem. Możemy wstrzyknąć, domknąć zależnościami jakieś operacje. W DDD jest to bardzo częsta praktyka. Domenowy serwis domyka jakieś operacje. Jak wygląda anti-corruption layer? Zrobimy implementację tego serwisu, która będzie dosyć prosta. Dla customera wyciągniemy po jego ID-ku z customer entity DAO customer entity. A potem co? Stworzymy customer name i zwrócimy. Bardzo proste podejście. Nawiasem mówiąc, to jest podejście, które ja teraz w swoim projekcie najczęściej stosuję, jeśli mam skorzystać z jakichś funkcjonalności, które stary system oferuje i ma je napisane i nie chcę ich pisać od nowa. Stosując to podejście, w końcu można zauważyć, że system legacy naprawdę ma jakąś wartość i pomoże nam szybciej iść z projektem do przodu. Jeśli sobie jeszcze w dodatku zamokujemy odpowiednio ten interfejs w czasie developmentu, to możemy w ogóle odciąć do innego source code'u nasz nowy system. Szybciej się będzie kompilował, szybciej się będzie budował, szybciej będą szły testy, szybciej będziemy pisać. Nie jest tak szybki jak join po bazie danych. No wiadomo, trzeba się po tym ID-ku odpytać. No i żeby w innym repozytorium kodu umieścić nowy system, no trzeba sobie napisać jakiegoś mocka na potrzeby developmentu. Przed nami pojawia się ostatni pattern, najbardziej wyszukany, czyli event stream. Ktoś słyszał o eventach ostatnimi czasy w ogóle? Popularne się stają, nie? E.
Potrzebujemy czegoś takiego jak Published Language, czyli no, w naszym języku API dla eventów. Event stream jest niezłym sposobem na odcinanie się od starego systemu, ale wymaga dużo rzeczy. Przede wszystkim organizacja musi chcieć wprowadzić streaming, jakąś kolejkę, cokolwiek. Potrzebujemy jakiejś infrastruktury, żeby to ogarnęła. No i wasz enterprise architekt musi powiedzieć, że tak, chcemy wprowadzić jakieś kolejki. Jak to będzie wyglądało? Pomiędzy systemy wsadzimy jakąś szynę. Nasz stary system musimy troszkę rozszerzyć. Muszą się pojawić eventy i musimy coś zmodyfikować w logice naszego starego systemu. Stworzymy event, który będzie mówił, że projekt został stworzony. Dosyć prosty. Będzie miał project ID, customer ID i name. Taki event w Publish Language będziemy rzucać na kolejkę. W którym momencie? Ono project service w metodzie save or update. Kto ma w waszych serwisach w ogóle metodę save or update? Naprawdę, strasznie to lubię. A kto ma jeszcze z takim booleanem, new entity? Ja to strasznie lubię, naprawdę. Tu robimy, delegujemy do DAO, a potem jeszcze jeśli nowe, no to jeszcze coś tam robimy, prawda? Oczywiście cała logika biznesowa jest wywleczona na formatki do góry. No ale troszkę rozszerzymy to i na tą szyneczkę event bus wypuścimy event w momencie, kiedy dodajemy projekt. Oczywiście ja tu pokazuję teraz, jak integrować się z starego systemu do nowego, ale równie dobrze możemy próbować z nowego systemu do starego tak samo eventami rzucać. No i co? Model zostaje jak był. Nie ruszamy, więc to, co wypracowaliśmy do tej pory, idąc po kolei przez te wszystkie kolejne paterny, dalej zostaje, dalej to możemy wykorzystywać. A tak naprawdę pojawia się tylko event handler, który jest dosyć prosty. Implementujemy jakiś interfejs z infrastruktury i w momencie, kiedy projekt zostanie stworzony, no to do naszego repozytorium dodajemy nowy projekt. Są plusy. Mamy całkowicie odcięte dwa systemy. Możemy mieć różne repozytoria gitowe, możemy mieć różne bazy danych, możemy mieć różne języki. Kto ma w waszym projekcie więcej niż jeden język? Okej. Okay. Nie mówię o JavaScriptie. Jesteśmy odcięci z tym patternem. Mamy dwa różne systemy, nad którymi mogą pracować dwa niezależne teamy, ale są minusy. Mamy odcięty system też, prawda? Potrzeba wsparcia z infrastruktury. No i troszeczkę musimy modyfikować czasami stary system. No właśnie, czy to zostało u was wdrożone? Bo z eventami jest ten problem, że trzeba cofać transakcje na przykład, tak? Mhm. Żeby mieć pewność, że stary i nowy system się zapisał, tak? Spójność danych to jest bardzo ciekawy temat, bo u nas w branży wszystko musi być super spójne. My mamy takie podejście. A jak zapytacie kogokolwiek w biznesie, to nie wszystko jest zawsze tak spójne. Oni czasami robią coś naokoło, coś uciekają, robią coś bokiem. A, dokładnie, wiem, o co mówisz. Dlatego trzeba wprowadzać takie tak zwane transakcje długotrwające, SAGI. Long Living Transactions. Gość w 83 roku chyba opisał pattern SAGI. Bardzo fajny papierek, polecam wam. Przykładowo, jeśli mamy... Dobra, trochę zboczę z tematu, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. Kogo z was uczyli na studiach, jak wygląda transakcja na podstawie przelewu bankowego właśnie? To jest najgorszy możliwy przykład, żeby kogoś uczyć transakcji. Bo one tak nie działają w prawdziwym świecie. To nie jest tak, że jeden bank wchodzi z butem w bazę drugiej, bo mu zakłada loka i robi transakcję rozproszoną na dwie bazy. Wszystkie transakcje są zapisywane do loga, które są potem synchronizowane z innym bankiem. Są potwierdzenia bądź odrzucenia danych transakcji. Więc to jest zamodelowane inaczej w ogóle. I tutaj system, który jest rozproszony w eventach, który komunikuje się eventami, też na takim poziomie trzeba podejść do modelowania. Spójność pomiędzy nimi musi być ostateczna, eventual consistency. Ale tak jak mówiłeś, no to są problemy właśnie, kiedy się rozprasza system i rozcina messagingiem. Nie zawsze można transakcję jedną bazę danową rozpiąć po prostu na całość.
Ile mam czasu jeszcze w ogóle? O, szybko idzie. Dobra, będę się zbliżał powoli do końca. Przedstawiłem Wam cztery paterny, jakie można zastosować, żeby wprowadzić domain driven design do projektu. Bubble kontekst, tak zwany bąbelek, synchronizujący ACL, wykorzystanie starego systemu, event stream. Każdy z nich wprowadza coraz więcej inwestycji, trzeba więcej się nauczyć, trzeba więcej zmienić podejścia deweloperów, ale wprowadza coraz więcej zysków. W naszym systemie aktualnie wykorzystujemy te dwie. Idzie całkiem spoko. Powiedziałem Wam, żebyście sobie zapamiętali jedną rzecz z tej prezentacji, że nie cały system będzie dobrze zaprojektowany i to jest klucz do tego, żeby wprowadzić coś nowego do systemu. To sobie możecie powiesić jako mantrę nad łóżkiem. Czytać sobie przed snem. Bo jeśli to wprowadzimy, jeśli zaczniemy tak myśleć, wprowadzimy któryś z tych patronów, to być może te problemy się uda pokonać w jakiś sposób. Bo co jest najważniejsze? Musicie wy zmienić wasz sposób myślenia, który was uczono przez x lat i to na studiach, a potem w projektach. Setery, pakiety ogromne, wszystko musi być synchroniczne. Na sam koniec zostawię was z takim jednym tweetem. Przeczytajcie go sobie. Dużo wiedzy w tym jest, naprawdę. Trzeba wiedzieć, kiedy zastosować domain driven design, wiedzieć po co, wiedzieć czemu. Ja Wam dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, to teraz jest czas, żeby je zadawać.